Szanowni Państwo, Kawaliada Tour w konkurencji skoków przez przeszkody w sezonie 2021-2022 dobiegła do końca. 8 trudnych konkursów. Warszawa, Poznań, Sopot i finał w Krakowie. Jest nam niezmiernie miło ogłosić wyniki klasyfikacji końcowej. Ladies and gentlemen, and now for the final ranking of this edition of Kawaliada Tour. In third place from the Netherlands. Na trzecim miejscu reprezentant Holandii, Jack Ansems. Representing Greece. Reprezentant Grecji na miejscu drugim Angelos Tulupis. A wygrywa te prestiżowe rozgrywki po raz siódmy w swojej karierze. Drugi w Grand Prix Warszawy. Wygrał Grand Prix w Sopocie. Dziś drugie miejsce w tym arcytrudnym Grand Prix w Krakowie dało mu końcowe zwycięstwo. Przed Państwem Jarosław Strzyczyński. Szanowni Państwo, prosimy o powstanie hymn Polski. Ladies and gentlemen, please stand up for the national anthem of Poland. Dziękujemy. Nagrody honorowe wręczać będzie przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Kawaliady Tour, wiceprezes Grupy MTP, pan Filip Bittner. President of Grupa MTP Management Board, Mr. Filip Bittner. Już puchar, statuetkę, trofeum Kawaliady. Po raz siódmy za tur odebrał Jarosław Strzyczyński. Na miejscu drugim Angelos Tulupis, Grecja. Prowadził po Warszawie, potem stracił to prowadzenie po Poznaniu. Odzyskał je w Sopocie. Dziś kończy na miejscu drugim i miejsce trzecie. Dzisiejszy zwycięzca Jack Ansems z Holandii.
Szanowni Państwo, nie może być inaczej. Owacje na stojąco, a zawodnicy puchary w górę. Gratulacje. Fantastyczna walka do ostatniego przejazdu. I już za moment. Runda honorowa. Szanowni Państwo, przed nami w rundzie honorowej najlepsza trójka kawaliady Tour. Jarosław Skrzyczyński, Angelo Stulupis i Jack Anthems. No i publiczność kawaliady w Krakowie. Tu już nic więcej dzisiaj mówić nie trzeba. Emocje. To jeszcze nie koniec tych emocji. Za chwileczkę w zupełnie inny, magiczny wymiar jeździectwa przeniosą Państwa uczestnicy finału Immergas Dressage Cup.
Ten konkurs będzie dla Państwa komentował pan Jacek Ryczywolski, a my już się z Państwem żegnamy. Dziękujemy za wspaniałe emocje podczas całego turu i za te wręcz, myślę, że powtarzalne, bo będzie takich chwil jeszcze więcej, ale na pewno niezapomniane chwile z Państwem tutaj przez 4 dni w Krakowie, te konkurencje skoków i położenia komentowali dla Państwa Zuzanna Ostańska i Szymon Tarak. Opustoszał parkour, ale będzie jeszcze czworobok w Tauron Arenie, bo jeszcze ujeżdżenie, ale czas podsumować to, co wydarzyło się, jeśli chodzi o skoki przez przeszkody. Przypomnę, konkurs Grand Prix zakończony zwycięstwem Holendra Jacka Ansemsa, Jarosław Skrzyczyński na Intorido drugi, Przemysław Konopacki na koniu Home Run trzeci, Jack Ansems dosiadał Fleur Flutura. Takiego konia do Pucharu Świata z Ligi Europy Centralnej. Awans wywalczyli Andrius Petrowa z Litwa, Zoltan Cekusz Węgry i Jarosław Skrzyczyński Polska. No i Kavaliada Tour zakończony siódmym triumfem w tym cyklu Jarosława Skrzyczyńskiego. Angelos Tulupis z Grecji drugie miejsce i Holender Jack Ansem z dzisiejszym zwycięstwem zapewnił sobie w tymże rankingu trzecie miejsce. Czas, jak powiedziałem, na umówienie. Jeździecki trener Tomasz Włodarski jest Państwa i moim gościem. Witamy bardzo serdecznie na zakończenie rywalizacji w Krakowie. Rozpoczniemy właśnie chyba od drugiego miejsca Jarosława Skrzyczyńskiego. Mimo że nie wygrał tego konkursu, ale wygrał cykl Kavaliada Tour. Ogólnie oceniając, bardzo dobra jazda przez całe zawody. On do Grand Prix wygrał 3 konkursy tutaj w Krakowie, więc wcale nas ta wysoka pozycja nie zaskakuje. No nie, no wiadomo, Jarek jest tylko jeden, to jest człowiek z innego świata, także zawsze na niego możemy liczyć i no, nie ukrywam, że gdzieś też głęboko wierzyłem w to, że to jednak Jarek zwycięży. No, nasz gość z Holandii okazał się szybszy. Jechał płynnie bardzo, tu gdzieś myślę, że Jarek stracił tam jakieś ułamki sekund. Zerkniemy na te przejazdy, ale za chwilę nawet, dlatego że mam informację, że Jarosław Skrzyczyński jest już w strefie wywiadów razem z Kariną Czechowicz. No to prosimy bardzo Jarosława Skrzyczyńskiego, on tam odbiera gratulacje, widzę przestawiany, jeszcze jest z miejsca na miejsce, ale już Karina będzie mogła z Jarosławem Skrzyczyńskim porozmawiać. Prosimy bardzo, Karina. Ogromne gratulacje, zwycięstwo w Grand Prix w Kavaliada Tour 2021-2022, już siódme twoje. Jakie to uczucie po raz kolejny stawać na najwyższym miejscu podium Kavaliady? Fajne uczucie, jak następni stoją trochę dalej. Także to jest miłe i motywujące, że tak powiem. Drugie miejsce w Grand Prix Krakowa. Intorido po raz kolejny świetnie się spisał na naszych arenach. Wcześniej zwycięstwo z Sopocia, teraz drugie miejsce. 3 gwiazdki, dosyć no, dużo trudniejszy konkurs. Jak tutaj oceniasz rywalizację? No, rywalizacja była ciężka, bo do samego końca było trudno. Rywale, tak powiem, nie odpuszczali. Każdy chciał wygrać, każdy chciał zdobyć jakieś punkty. Jak nie do Pucharu Świata, to do Kavaliady Tour. Także nikt nie odpuszczał do ostatniego momentu. A jak ta rozgrywka? Czy można było ją wygrać? Czy to jeszcze nie czas dla Intorido? Musi jeszcze troszkę poczekać. Znaczy można było ją wygrać, ale już dzisiaj mówiłem, że w rozgrywce nie zaryzykuję tak ostrej jazdy, żeby gdzieś nie zrazić tego konia. Także to jest jeszcze młody koń. Poszedł w tą rozgrywkę w miarę szybko, ale tak bezpiecznie. Jakie plany na kolejne starty? Już chyba sezon otwarty, będziemy pomału szykować, także niedługo wyjedziemy gdzieś za granicę. No to lepszego zakończenia tego sezonu halowego nie można było sobie wymarzyć. Tak, zgadza się.
Gratuluję jeszcze raz i bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Dziękujemy bardzo Karinie. No to w tle spójrzmy na ten przejazd Jarosława Skrzyczyńskiego. Rozpocznę chyba od tego, że w tej wypowiedzi wybiła się taka, panie trenerze, chyba mądra wypowiedź Jarosława Skrzyczyńskiego, że nie chciał zaryzykować, nie chciał tego konia zrazić. Wiedział, że on jeszcze niejedno w przyszłości na tym koniu będzie chciał wygrać. Dokładnie, myślę, że po prostu Jarek nie chciał postawić wszystkiego na jedną kartę. Zdaję sobie z tego sprawę, że ten koń jest jeszcze mało doświadczony, dopiero wchodzi w te najwyższe konkursy. No ale Jarek, jak to Jarek, świetnie zawsze sobie radzi. Pojechał naprawdę, myślę, z głową, rozsądnie, kontrolując tempo, trudność najazdów z zakrętu. Także bądźmy bardzo zadowoleni i cieszmy się jego sukcesem. Jest coś takiego, że no tutaj przyświeca główny cel, żeby jechać bezbłędnie, jeżeli już wiedział, że tak ostro nie będzie chciał forsować tempa, no to myślę, że no skupił się, łatwo powiedzieć, ale myślę, że ten bezbłędny przejazd takim stał się tutaj celem nadrzędnym, niekoniecznie zważając uwagę na czas. Myślę, że tak, że Jarek kalkulował też i celował zwycięstwo w całym turze, gdzieś tam nie wiem, jakie są jego plany co do samego finału w Lipsku. Nie wiem, myślę, że troszkę to może być jeszcze za wcześnie dla Inturido, ale Jarek na pewno podejmie decyzję na tego konia najlepiej i wie, na co się pisać. Świetnie w ogóle nasi zawodnicy się zaprezentowali. Oczywiście chcielibyśmy, żeby ta tabela ułożyła się bez tego naszego gościa z Holandii. Z Holandii w tle zobaczymy. Naprawdę panowie jeździli bardzo skutecznie, także drugie, trzecie, czwarte miejsce dla nas. Jesteśmy, myślę, gonimy ten świat i panowie dają radę. Przemysław Konopacki trzecie miejsce, Mściwoj Kiecoń czwarte miejsce, a Jack Ansem z Holandii na pierwszym miejscu. Też mamy ten przejazd dla państwa przygotowany. Szybszy był od Jarosława Skrzyczyńskiego mniej więcej o 2,5 sekundy, czyli no dwie fule gdzieś na trasie tak, tego dystansu. Tak, myślę, że ten bardzo mocno zaatakował pierwszą linię, tak? Czyli tutaj od pierwszej przeszkody do drugiej w rozgrywce. Jarek, z tego co pamiętam, wydaje mi się, że pojechał na 9 fulek. Teraz zobaczymy za chwileczkę, jak pojechał to Jack, ale wydaje mi się, że było tych fule mniej. No i przede wszystkim płynność tego przejazdu, ale też mógł sobie na to pozwolić, bo jednak ten koń jest dużo bardziej doświadczony i 12-letni, z tego co pamiętam. No tak, tutaj dużo mocniej ruszył do tej dwójki, mocne tempo w zakrętach, także no wiedział co robi i tym właśnie zwyciężył. Zwyciężył i też w cyklu Kawaliada Tour na trzecim miejscu, zatem no, z pustymi rękoma z Polski Jack Ansem z Holandii nie wyjedzie. Tak jechał po zwycięstwo podczas zawodów w Krakowie. Lepszy okazał się od całej grupy polskich zawodników, bo jak powiedzieliśmy, Skrzyczyński, Konopacki, Mściwoj, Kiecoń na kolejnych miejscach. I gdy dojedzie już tutaj do ostatniej przeszkody, o tak się ciesząc ze zwycięstwa, Jack Ansem z Zuzanna Ostańska będzie rozmawiała z triumfatorem dzisiejszego konkursu. Przenosimy się zatem do strefy wywiadów. So here we are with the winner of the Kawaliada Kraków Grand Prix and the third rider of Kawaliada Tour. Huge congratulations. Firstly, I would like to ask you, what did you think about the first course today? How did it seem to you, and how did it suit your horse? When I walked the course, I thought it was like a really big round, especially like 1, 2, 3. That was a nice beginning, but then like the big oxer in the corner with the 3 strides to the vertical, I think that was really difficult. And then also the last part, like out of the corner, the plank to the oxer in the middle. That was also like a line, because like you have 9 and 14, the jump for the jump off was already there. So a lot of horses, they did 9 and they saw 14, but then they have to go back to the left to number 10. And also like the last line on the end, combination, oxer vertical, and then the last oxer on the end. When the horses get tired, it's always difficult enough. But like it was a fair course, but a really proper Grand Prix.
And what was the plan for the jump off? Yeah, for us it's like 1300 kilometers from home. So when you are in the jump off in the Grand Prix, only six riders in the jump off, then for sure you give it all and try to win. Because yeah, that's, we are far from home, and yeah, the best thing you can do is go for it. And can you tell us a few words about the horse that you rode today? What's this horse like, and how long have you been working together? Vlieren Fluiten, she's 12. It's a Sirocco Blue Mare. I'm riding her now for 4 years, and then I start really with her in the 80 centimeters in the lowest classes. And then we worked up to this level, everything together. She is super smart, and also, yeah, she's careful, and you really need to trust the mare. Also at home, and also like here at the stables, I do everything myself with her, because she's a bit, yeah, always awake for everything, and she's just super smart and careful. And one last question, because this is your first time at Cavalliada Tour, and already third place. How do you like the shows? How do you like the atmosphere? What's your impression? Yeah, my first show was Poznan in December. And also, yeah, that show was also the atmosphere with the public and everything. It's really nice. There also courses are good. A lot of people, they enthusiast. I really like it. And also then when you come here the first time in Krakow, then you in the morning we drive up with the truck, and then you see, yeah, the big building and the arena. It's a really, really special place to ride. Also when the first time I came in and I looked to the roof, it's just like a space shuttle the first time. But it's a really good atmosphere. And yeah, really good show, like organization, secretary office, everything, it's good. I really like, I did now Poznan and here, and I really liked it. All right, so one more time, huge congratulations, and so we hope to see you at next Cavalliadas. Yeah, for sure, thank you very much, and for sure I come back next year. When I have the right horses for it, for sure I come back. Thank you very much. No, wierzymy, że chwalą zawody szczerze i uczciwie nie tylko ci zagraniczni zawodnicy, też z Europy Zachodniej, którzy z nagrodami wyjeżdżają z Poznania. Panie trenerze, o Przemysławie Konopackim na trzecim miejscu jeszcze trzeba kilka słów powiedzieć, bo to jest zawodnik, który już no, w wieku, powiedzmy szczerze, dojrzałym, doświadczonym, pokazuje się coraz lepiej w różnych zawodach i widzimy go w wynikach tych dużych tak, zawodów. Tak. Przemek to chłopak, który mieszkał wiele lat za granicą. 9 lat w Irlandii, następnie przeniósł się z rodziną do Holandii, gdzie dzierżawi stajnie. Dysponuje teraz stawką bardzo dobrych koni, nie wiem, 4 bodajże czy 5. Zresztą na home run 2 tygodnie temu startował w bardzo trudnych zawodach w Oplabe, gdzie był 2 razy piąty w konkursach Londynu, gdzie jechała cała czołówka, bo startował tam Christian Alman, Dennis Lynch i naprawdę w Belgii, tak? Wiele, wiele dobrych zawodników z światowej czołówki. No i Przemek też tam super sobie radził właśnie z tą klaczą. No i tylko się cieszyć, że Przemek ma tyle koni świetne, które też widziałem u niego w stajni. Bardzo według mnie na przyszłość dobrze zapowiadające się, także będziemy się tylko cieszyć, jeśli Przemek będzie mógł z tych koni korzystać w naszej karze, gdyż jest on członkiem jej. Jeden błąd w rozgrywce Przemysława Konopackiego, 2 zrzucone przeszkody Mściwoja Kieconia na 4 miejscu, na idealistę Mściwoj. Ostatnio często kwalifikuje się do rozgrywki, ale jeszcze w tej rozgrywce czegoś brakuje. No ja myślę, że też Mściwoj teraz dopiero gdzieś dostał tego konia, którym może znowu wrócić tam, gdzie jego miejsce. Wiemy, jak to jest doświadczony i dobry zawodnik, także też myślę, że z biegiem czasu, jeśli będzie startował w tego typu zawodach, nabierze tego doświadczenia, rutyny i tak samo będziemy mieli z niego pociechę.
Cieszymy się z dobrych polskich występów. Grand Prix, zwycięstwo holenderskie, ale kolejne trzy miejsca, trzy polskie pary i sporo polskich zwycięstw podczas tego całego wydłużonego weekendu z Kawaliadą oczywiście w Krakowie, więc działo się, jeśli chodzi o skoki przez przeszkody. Jeśli chodzi o skoki przez przeszkody, to wszystko w cyklu Kawaliada Tour 2020-2020, ale jeszcze ujeżdżenie przed nami, jeszcze kolejna rozmowa z gościem związanym właśnie z rywalizacją ujeżdżeniową podczas Kawaliady. Zaprosi Państwa Małgorzata Lamperska. Moim gościem był Tomasz Włodarski, jeździecki trener. Bardzo dziękuję za wizytę bardzo. Dzisiaj podczas poprzednich dziękuję edycji, ślicznie gdy i mieliśmy się dobrego. Okazję pozdrawiam spotkać. Państwa. Miejmy nadzieję, że będziemy mieli okazję podczas kolejnego turu. Dziękuję również ja Państwu za spotkania w studiu. Grzegorz Hałasik, było mi bardzo miło. A za chwilę jeszcze Małgorzata Lamperska i rozmowa przed konkursem ujeżdżenia. Do zobaczenia, do usłyszenia. Jak się powie... Zrobię z tego biznes. To trzeba powiedzieć. Otwórz firmę i konto firmowe jednym wnioskiem w aplikacji IKO. A jak się powie... Znamy się na tym. Nie na tym. To odpowiemy... Skanuj faktury smartfonem i rozliczaj je w usłudze e-księgowość. A jeśli powiesz... Przecieram szlaki w internecie. Wskażemy Ci Powerbank na start, by Twoja firma nabrała rozpędu online. PKO Bank Polski. Dzień dobry. Wytrwałość, taktyka, konsekwencja. Do sukcesu dochodzi się małymi krokami. Za to radość z wygranej jest ogromna. Ty też masz powody do radości. Grając wspierasz sport i kulturę. Każda złotówka przeznaczona na gry Lotto to 19 groszy na sport i kulturę. Totalizator sportowy. Dziękujemy. 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 I gramy dalej! Naprawdę nie musisz nikomu nic udowadniać. Ale gdy jesteś sam, nikt nie może ci pomóc. Udowodnij wyłącznie sobie, że warto zrobić pierwszy krok. Witamy w sportowym Krakowie. Przed nami ostatni konkurs Kawaliady Kraków 2022, Immergas Dressage Tour, finał tego konkursu, a ze mną w studiu pan Paweł Konieczny z firmy Immergas Polska, menedżer sprzedaży. Dzień dobry. Witam serdecznie. Jak wrażenia z Kawaliady? Zaskoczył pana w ogóle Grand Prix? Może bardzo. Zacznijmy od skoków, nie od ujeżdżenia? Tak, bardzo, bardzo. Powiem szczerze, że pierwszy, jakby w Warszawie, bardzo ładny konkurs, ale w tym roku w Krakowie Mistrzostwo Świata i bardzo duże emocje i podziwiam naprawdę, bo wysoki poziom, bardzo. Także super, jestem bardzo zadowolony, że mogę uczestniczyć w tym wydarzeniu i to na żywo. Również bardzo fajny konkurs wczoraj, potęga skoku 2:10 mistrzostwa. Również naprawdę bardzo, bardzo wysoki poziom. Także gratuluję też, jeśli chodzi o organizację, bo widać, że jest to na najwyższym poziomie. Immergas w tym roku z Kawaliadą jest związany w dresażu. Tak. Immergas Dressage Tour. Dlaczego akurat ujeżdżenie? Jest to piękna dyscyplina i pierwszy raz jak oglądałem i osobiście, to jest mój debiut, to bardzo mi się podobało techniczne aspekty tego konkursu i przygotowanie również konia i jak bardzo trzeba być skupionym na tym, co trzeba przekazać koniowi i żeby koń szedł i słuchał tego, co mówi jeździec, także bardzo, bardzo mi się to podoba i uważam, że jedno z piękniejszych konkursów, jeśli chodzi o całą Kawaliadę. Mhm. Nie tylko dlatego, że Immergas jest sponsorem oczywiście, ale bardzo techniczne. Firmy. Tak jest, nasza branża również jest techniczna, więc to takie nawiązanie trochę do technicznego też aspektu, jeśli mówimy o tym konkursie. Techniczna, czyli co produkuje Immergas? Immergas produkuje od lat kotły gazowe, ale również pompy ciepła. W ostatnich 2-3 latach bardzo mocno rozwinął się ta gama produktów, jeśli mówimy o rynku polskim, nie tylko. W ostatnim czasie zaczęliśmy mocniej promować pompy hybrydowe, czyli połączenie pompy ciepła z kotłem gazowym. Bardzo fajne rozwiązanie, w szczególności w dzisiejszych czasach, gdzie mamy
problem i trochę z cenami prądu i gazu, więc nie wiadomo, na co się zdecydować. W tym przypadku mamy dwie możliwości. Jeśli gaz będzie za drogi, no to mamy pompę ciepła, do tego fotowoltaika i mamy tak naprawdę ekologiczne rozwiązania. I my jako użytkownicy, czy ja jako użytkownik, mam takie bezpieczeństwo, że jeśli, mówię, gaz czy prąd, nagle się coś zmieni, to mamy drugie źródło ciepła, które zabezpieczy nas na przyszłość, jeśli chodzi o rozwiązania. Cokolwiek by się nie zmieniało, patrząc na nasze przepisy i patrząc na przepisy w Unii Europejskiej, które się od roku czy od kilku dobrych lat zmieniają. Tylko pompy ciepła i kotły gazowe, czy również fotowoltaika jest w Państwa portfolio? Fotowoltaika nie, natomiast mamy kontakt z firmami wykonawczymi, które montują fotowoltaikę i nasze pompy ciepła, także tutaj też zachęcamy do oferty, ponieważ mamy kompleksowe też rozwiązania związane z ekologicznymi rozwiązaniami. Czyli dywersyfikacja źródeł ciepła plus ekologia. Dokładnie tak, no bo teraz patrzymy wszyscy, co się dzieje i jak to jest ważne i jak potrzebne dla kraju, nie tylko dla kraju, ale całej Europy i bardzo dużo programów, które wprowadzają kraje europejskie, jak również w Polsce, coraz więcej takich gminnych działań, także no to wszystko powoduje, że chcemy być my bardziej proekologiczni i szukamy tych rozwiązań, żeby było, po pierwsze, budynki samowystarczalne w kontekście właśnie fotowoltaiki, pomp ciepła, rekuperacji i tak dalej. Razem dla czystego powietrza to kampania, którą Imerga prowadzi już od kilku lat. Tak jest. Chodzi o to, żeby zmniejszyć smog w Polsce. Przede wszystkim tak. Przede wszystkim tak i świadomość ludzi, bo wszyscy mówimy o tym, a wiemy dalej, co się dzieje. Wiemy, jak zwłaszcza to jak teraz rachunki za gaz poskoczyły, to ludzie wracają niestety do starych metod nieekologicznych. Dokładnie tak, nie pomaga, dlatego chcemy promować, chcemy mówić, dlaczego to jest tak ważne. Chcemy też dawać rozwiązania, żeby też klient końcowy wiedział, w co może zainwestować, żeby być właśnie proekologicznym, jak i również mieć oszczędne i niskie rachunki. To jest też ważne, no wiemy, że co się dzieje w tej chwili i też staramy się powiedzieć, jak to zrobić, żeby za pomocą naszych urządzeń klient był zadowolony pod względem ekonomii, jak i również pod względem ekologii. Jeszcze kilka lat temu pompy ciepła to były bardzo drogie rozwiązania. Jak to wygląda teraz? Tak, no, można liczyć jakieś dopłaty też? Tak, jak z każdym nowością. Kiedyś kotły kondensacyjne były bardzo drogie. W tej chwili to jest już nie jest taka droga inwestycja, natomiast pompy ciepła podobnie stają się bardziej popularne. Nowe rozwiązania, nowe technologie powodują, że te dotacje, które są teraz i właśnie z gmin, jak i również z państwa, jeśli chodzi o promowanie wymiany starych urządzeń typu pieców na ekologiczne rozwiązania, jest bardzo dużo. Trzeba też pytać w gminach, trzeba też szukać na stronach internetowych, bo bardzo tego dużo jest i jeśli klienci są zainteresowani, to mamy też szereg wykonawców, którzy działają w tych programach i też pomagamy razem z wykonawcami naszymi wspierać tych klientów, żeby jak najbardziej ekonomiczne to było też rozwiązanie w kontekście wymiany urządzeń. Polacy się przekonują do pomp ciepła? Rośnie ten rynek? Zdecydowanie tak. Zeszły rok bardzo to ładnie pokazał, bardzo duży wzrost. Oczywiście też drugi problem, aspekt dostępności urządzeń. Ale to już. No tak, łańcuchy dostaw przerwane. Wiele branż ma taki problem, że czegoś brakuje. Dokładnie tak, natomiast dajemy sobie radę, mamy dostępność urządzeń, więc Polacy się zdecydowali, przekonują. Taka poczta trochę też, mówię nazwę pantoflowa, że klient drugiemu opowiada, że to działa, że są niskie rachunki, do tego idzie fotowoltaika. No to wychodzi na to, że średnio za ogrzewanie w sezonie to są bardzo niskie koszty, dlatego się decydują na to, że jest to fajne, bezobsługowe i tak dalej, więc to jest ważne. Imergaz oprócz tego, że sponsoruje dresaż na Kawaliadzie, wspiera również finansowo Odyseję Umysłu, ale także również inne dziedziny tak. sportu i kluby. Tak. I jest to bardzo duży rozstrzał tematyczny, od żużla po rugby. Tak, bardzo udany zeszły rok, mistrzostwo Polski z WTS, z Spartą. Bardzo się cieszymy. Również działamy w sektorze, jeśli chodzi o piłkę siatkową. Młodziki, jeśli mówimy o młodych zawodnikach, dzieciaki, bardzo nam na tym zależy i firma Imergaz też stara się rozwijać te młode umysły, jak i również dzieciaki, które chcą. No też wiemy, jak jest szkoła zdalna i tak dalej. Chcemy, żeby te dzieciaki się ruszały, aktywnie działali, jeśli mówimy o sport i nie tylko. Więc w licznych takich działaniach też uczestniczymy i to lokalnie, jak i również na szeregu, jeśli chodzi o całą Polskę.
Bardzo panu dziękuję za rozmowę. Również bardzo Paweł dziękuję. Konieczny z firmy Imergas dziękuję. Polska był moim państwa gościem. A mi pozostaje tylko z państwem się pożegnać. To już ostatnie nasze studio w czasie Cavaliade Tour 2021-2022. Zapraszamy państwa na kolejne Cavaliady, których będzie 5 w przyszłym sezonie halowym. Bardzo państwu dziękuję, że byliście z nami i dziękuję również naszej ekipie technicznej, Agacie Maciejowi, Mateuszowi i Hubertowi. Do zobaczenia.